Motodziennik wspiera platforma samochody.pl, portal z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, na którym możemy kupić lub sprzedać auto nowe bądź używane. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Serdecznie zapraszam na program na Motodziennik, używane, który zaczynamy oczywiście od tablicy ogłoszeń. Od Mazdy 6 zaczniemy, oto ona. Import Niemcy, początek produkcji 2012 rok, pod maską dwulitrowa benzyna, 165 koni, skrzynia automatyczna, 270 tysięcy przebiegu i niezłe wyposażenie, Bixenon, asystenci, pasa ruchu i świateł drogowych oraz czujniki parkowania. Ładne auto, według deklaracji sprzedającego bezwypadkowe i wydaje mi się, że dość rozsądnie wycenione, bo na 42 tysiące złotych. Toyota Corolla teraz od naszego widza, który jest pierwszym właścicielem. Jest to egzemplarz z polskiego salonu, z 2021 roku, auto jest bezwypadkowe i prawie nowe, bo ma tylko 23 tysiące przebiegu. I jest to najmocniejsza hybryda z benzynowym silnikiem 2.0. Łączna moc to 184 konie. Bardzo przyjemnie się tym jeździ. Cena na pełną fakturę VAT to 125 tysięcy złotych. Brutto. Auto jest jeszcze oczywiście na gwarancji. A na koniec coś jeszcze fajniejszego. Opel Astra w wersji coupé z 2006 roku, czyli z tych wspaniałych dla europejskiej motoryzacji czasów. A cóż Cóż takiego niezwykłego jest w tym Oplu? Pomijając fakt, że to w dalszym ciągu szalenie zgrabna konstrukcja? Silnik. Pod maską jest dwulitrowa turbobenzyna, bo jest to wersja OPC, 240 koni z instalacją gazową. Dwa komplety opon, bardzo ładne wnętrze. Cena to 25 tysięcy złotych. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest niezmiennie i niezmiernie przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, kołapasowe, różne elementy z zakresu tłumienia, wibracji. Teraz przechodzimy do sprawdzenia samochodu używanego. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów: firmę Predictech, promocja na mierniki już niedługo oraz firmę autodena, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. I tutaj mamy ciągle kody rabatowe. Jak je znaleźć, jak z nich skorzystać, te informacje znajdą Państwo w opisie filmu. I będzie to świeżo sprowadzony ze Szwajcarii Seat i Biza, co będzie doskonałym przyczynkiem, by trochę na ten rynek i na te samochody popatrzeć z bliska. Ale zanim, kilka zdań o Seacie i Biza. W Polsce znamy się z tym modelem od dość dawna, już na przełomie lat 80. i 90.. Auta wtedy dość egzotycznej marki Seat zaczęły się w Polsce pojawiać, i były to przede wszystkim i właśnie. Premiera w roku 1984 i dwie ciekawostki. Był to pierwszy samodzielnie zbudowany samochód hiszpańskiej marki, wcześniej Seat Fiaty. Samodzielnie, ale tak nie do końca. Może słowo niezależnie było lepsze, bo konstrukcja i biz opierała się w pewnej części na Fiacie Ritmo. Ale silniki miały dumny napis system Porsche na pokrywie rozrządu i klapie bagażnika. Motor 1.2, 1.5 i 1.7 faktycznie zostały zbudowane wspólnie, ale niemiecka firma udzielała się wtedy w ten sposób częściej. W tym samym czasie na początku pierwszej dekady lat 80. pomagała na przykład przy budowie silników łady 11, 13 1, i 1.5. Jak jeździła pierwsza ibiza? No na pewno nie jak Porsche, ale zwłaszcza motory 1.3 i 1.5, zwłaszcza te na wtrysku były faktycznie bardzo żwawe. Ale też to wszystko było bardzo awaryjne. Elektryka, elektronika, podzespoły. Druga Ibiza to rok 93, to już jest Volkswagen tak naprawdę. Auto narysowane przez Giugiaro, narysowane wspaniale i jeżdżące bardzo kompetentnie. Była to platforma Polo w końcu. A przede wszystkim nie było to już auto przesadnie awaryjne. Trzecia Ibiza rok 2002 to kolejny bardzo udany model. Od spodu Polo, Karoseria zaprojektowana przez Waltera De Silva. Ponad 20 lat na karku, a za żółtym egzemplarzem i tak się zawsze obrócę. Zwłaszcza, że te żółte to najczęściej najszybsze były. Czerwone i czarne kupry też się zdarzały, ale właśnie kolor żółty był tym domyślnym. Bo choć wcześniejsza generacja też była w wersji Kupra, wolno-sące 20150 KONI, tak dostęp do technologii Volkswagena i niewątpliwie dobry pomysł na markę, która miała być tą sportową i temperamentną, ale tańszą niż Audi sprawiły, że powstała cała seria genialnych I Ibiza w najmocniejszych wersjach miała pod maską silnik 1.8 turbo 20 zaworów po 5 na cylinder i 150 koni w modelu FR 180 w kuprze. A że to był silnik bardzo podatny na zwiększenie mocy, to jeśli dobrze pamiętam, z polskiego salonu można było wyjechać wersją 225 koni. Na pewno taką jeździłem i było to coś wspaniałego. Była też kupra z dieslem, oczywiście 1,9, ale 160 koni i 6 biegów. Eferka wysokoprężna miała 130. To też bardzo dobrze jeździło, choć głośno. Najmocniejsza benzyna przyspieszała w 7,3. Dosetki Diesel 76, ale mało kto zachował moc w oryginale. Kolejna, czwarta, już i biza, jednocześnie bohater dzisiejszego odcinka, to auto, które zapamiętałem z dwóch powodów. Pierwszy to taka trochę pomijalna stylizacja nadwozia. Nic dziwnego, wcześniej pracowali dla Seata Włosi, a tę odmianę narysował Belk. A druga sprawa to radio. W wersji sprzed liftu nie potrafiłem ustawić, zapamiętać stacji radiowej. Inna sprawa, że oszczędzono na przyciskach 1, 2, 3, 4, 5, 6. I pamiętam, że raz, 11 lat temu się zawziąłem, siedziałem z instrukcją z pół godziny i mi się udało. Ale godzinę później już nie pamiętałem jak. Na szczęście to tyle, jeśli chodzi o wady. Paleta silników była ogromna, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Produkowano od 2008 do 2016 roku auto, załapało się jeszcze zarówno na diesle, i to pięć różnych: trzycylindrowe 1,2, 1,4 oraz 1,6, 1,9 i 2,0. Najlepsze są oczywiście te najnowsze, czyli 1,6 i rzadko spotykane 2,0. 1,2 i 1,4 pracują jak stado bocianów, trzy cylindry. I do 2010 roku to na pompowtryskach było, więc jeszcze głośniej. I trzeba się bardzo starać, to mało paliło. Motorów benzynowych było łącznie kilkanaście. Od 1.0 pod koniec produkcji po stare dobre 1.6, a nawet 1.8 TSI w kuprze. Jeśli miałbym coś doradzić, to unikałbym trzech cylindrów 1,2,60 albo 69 KONI oraz silnika 1.0 bez turbo oraz wszystkich czterocylindrowych TSI, zarówno 1.2, jak i 1.4, ale z pierwszych lat produkcji i z dezaktywacją cylindrów. Było coś takiego w 2014-2015 roku. Za to skrzynie najczęściej są w porządku, zarówno manualne, jak i 7 automaty DSG. Problem korozji praktycznie nie występuje, chyba że po naprawach blacharskich mało udolnych, auto jest ocynkowane. I przechodzimy do naszego egzemplarza. Oto on. 2012 rok, silnik 1.2, 105 koni, skrzynia DSG. Nieczęsta konfiguracja. Cena to niecałe 27 tysięcy zł. Auto wygląda na zdjęciach super, jest jest też informacja o tym, że samochód jest w perfekcyjnym stanie technicznym. Niedobrym albo bardzo dobrym, perfekcyjnym. Silnik suchy, opony idealne i szwajcarskie tablice. I stop na chwilę. Ile kosztuje taka Ibiza w Szwajcarii? Przejrzałem ogłoszenia: kombi z podobnym przebiegiem od 5 do 6 tysięcy franków. Ile to 5 tysięcy franków? Weźmy cenę wywoławczą: to 23 tysiące złotych. W Polsce ten samochód został wyceniony na 27 tysięcy, czyli na razie wszystko się zgadza. Ale jest jeden mały problem. Trzeba to auto z tej Szwajcarii przywieźć. Trzeba je oclić, trzeba zapłacić akcyzę i przede wszystkim 23% podatku VAT. No i jeszcze przydałoby się na nim zarobić, bo jeszcze nie spotkałem handlarza, a znam wielu, który robiłby to co robi charytatywnie. No, i trzeba po sprzedaniu jeszcze 3% podatku zapłacić. Jak to się spina, skoro cena w Szwajcarii jest bardzo zbliżona do tej polskiej? Zaraz się Państwo przekonają, ale pewnie domyślają. W ogłoszeniu z satem jest win. Korzystamy zatem z bas Auto DNA, by sprawdzić, czy są zapisy dotyczące ewentualnej szkodowości, ale nie ma, więc jedziemy. I pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Auto wręcz cieszy oko. Ma wszystkie szyby z tego samego rocznika, nie jest pobijana, ani wydołkowane. Na masce jest kilka odprysków. I tyle. Jedynie zderzaki być może były kiedyś demontowane, bo jakieś spore są też pary, ale to i tak nie zmienia faktu, że to naprawdę piękne auto. W dodatku, zgodnie z oczekiwaniami, na całej karoserii mamy równą oryginalną warstwę lakieru. Wnętrze równie ładne, perfekcyjnie wyczyszczone, całe za wyjątkiem podsufitki, na której są plamy. Ale nadal. To ma 12 lat przecież. Jak na te 12 lat to jest super. Idźmy dalej. Opony są. Z 2012 roku są popękane i jest jeszcze na nich trochę bieżnika, ale są absolutnie do natychmiastowej wymiany. Hamulce są, ale są zardzewiałe. To, że odstania, to nie jest problem. Dwa czy trzy razy trzeba lekko przyhamować, problem zniknie. Ale tarcze z przodu mają ogromny rant do wymiany, z tyłu jest tak samo i tutaj przydałoby się też rozebrać i przesmarować zaciski. Pod maską silnik jest czysty, nie widać wycieków. Ale widać, że były. Dosłownie cały motor był uwalony olejem, bo jego niedomyte resztki są wszędzie. Tak jest, komora silnika została bardzo porządnie, choć nie do końca skutecznie wyczyszczona, a naprawdę było z czego? Jak wygląda olej w silniku? Przede wszystkim jest go połowa stanu i wygląda jak ze starego diesla. To jest bezpośredni wtrysk, kolej nie będzie wyglądał jak w starym japończyku, ale nadal. Od spodu zdrowo, jeśli chodzi o progi, podłogę, wydech do wymiany. Silnik odpalił plus, grzechotał na zimnym minus i to duży. Rozrząd do natychmiastowej wymiany. I jeszcze jazda testowa, krótko, blisko, bo bez tablic, ale i tak dało się zauważyć lekkie szarpanie przy delikatnym ruszaniu. Słowem podsumowania, dobre auta w Szwajcarii kosztują tyle co w Polsce, a czasem więcej. Często są w bardzo dobrym stanie technicznym, ale wtedy ich import jest nieopłacalny, bo cło, bo wad, bo transport i tak dalej. To co jest sprowadzane dzieli się na dwie kategorie. Auta uszkodzone, blacharsko lub mechanicznie, albo bardzo zaniedbane, zalane olejem z szarpiącą skrzynią. Bez szans na przegląd techniczny w Szwajcarii. Coś takiego można kupić w miarę tanio i oczywiście dalej też mamy dwie kategorie. Jeden naprawi i w porządku. A drugi tylko umyje. Chyba nie muszę dodawać, że z okazji nie skorzystaliśmy. To wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i cóż, zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.